Cześć, ja też mam kartkę. Właśnie zapisałam sobie. Dobrze, pozwólcie, że będę tutaj sobie korzystała z tej kartki. Pewnie mam autorowe 3 minuty, więc postaram się streszczać więcej. Urodziłam się i wychowałam się w rodzinie katolickiej, w dobrej rodzinie. Miałam szczęśliwe dzieciństwo. Miałam beztroskie dzieciństwo. Miałam mamę, tatę, rodzeństwo. Odkąd pamiętam, pragnęłam zawsze Boga. Nawet jak się modliłam, to rzadko modliłam się jakimiś tam formułkami. Starałam modlić się z serca. Wiedziałam na pewno właśnie, że Bóg jest i że to Jezus zbawia mnie. Zawsze nawet w szkole w ogóle czułam się jakby zawsze inna w takim sensie, że nie czułam się jakby to powiedzieć w świecie, w takim sensie, że nawet koledzy czy koleżanki czasami gdzieś tam mnie odsuwali, bo właśnie jakby no nie byłam tak jak oni, tak? Byłam zawsze jakoś tam inna. Około 15 roku życia byłam na rekolekcjach takich w kościele i tam właśnie po zakończeniu tych rekolekcji było oddanie życia Jezusowi, przyjęcie go jako Pana i Zbawiciela i właśnie tak uczyniłam. Chociaż tak naprawdę do końca nie wiedziałam, co to oznacza. Nie miałam też na pewno fundamentów, ale wiedziałam, że Jezus jest moim Zbawicielem i że tylko jakby w Nim mam pokładać nadzieję. I to wiedziałam. I tak sobie żyłam przez kilka lat. W tym czasie diabeł jakby wmawiał mi różne rzeczy. Między innymi to, żebym miała akceptację wśród innych ludzi, to muszę wykonywać różne dobre rzeczy dla nich, tak? Bo właśnie też na pewno potrzebowałam akceptacji. I tak żyłam właśnie, że jakby wykonywałam dużo dobrych rzeczy, bo pomyślałam właśnie, że tak będzie dobrze i że dzięki temu otrzymam akceptację wśród innych ludzi. W 2001 roku poznałam mojego męża, znaczy teraz męża Tomka. Zakochaliśmy się w sobie i w 2003 roku się pobraliśmy. 3 lata później urodziła się nam córka, pierwsze dziecko, wspaniała dziewczynka. Po kilku, jakby kiedy wzrastała w swoim rozwoju, zobaczyliśmy, że coś jest jakby nie tak z jej rozwojem. Byli ludzie, którzy mnie oskarżali, że to jest moja wina. Inni tam mi doradzali różne rzeczy. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się dzieje, bo zastanawialiśmy się właśnie, co takiego robimy złego, że dzieją się takie różne sytuacje, jakieś schematy, tego typu rzeczy. Kiedy urodził się nam drugie dziecko, syn, jakby zobaczyliśmy, że to zupełnie, że to nie jest w nas wina, tak? Że syn jest zdrowy, że tutaj jest wszystko dobrze. I zaczęły się chodzenie po lekarzach. Po kilku latach przyszła diagnoza, że jest to zespół Aspergera, czyli spektrum autyzmu. Więc strasznie mi się ręce trzęsą. Później po kilku latach przyszło też, że jest epilepsja. Znaczy, też wzywaliśmy Jezusa, tak? Chcieliśmy.
żeby nam pomógł. Ja wiedziałam o tym, że Jezus uzdrawia, ale teraz wiem, że jakby no nie przyjęłam uzdrowienia tego, tak? Jakby nie wierzyłam, że to się może wydarzyć. I we wrześniu zeszłego roku było coś takiego, że coś się jakby złamało, szczególnie w moim mężu. Wtedy zaczął właśnie pytać Boga, o co chodzi z Jezusem. Czemu to tak się dzieje z nami, z Dominiką, bo też nasze małżeństwo dużo straciło na tym. Jakoś tak było, że w tym wrześniu zaczął się ten taki proces załamania, ale jednak wołania do Jezusa. I wtedy Tomek zaczął już słuchać tak na YouTube Jezus bez religii. Ja w ogóle byłam przerażona tym, że już słucha takie rzeczy. I mówię, dobrze, no to jakbyśmy już co nie straciła relacji z Tomkiem, no to będę słuchała razem z nim. I słuchałam razem z nim tych wykładów, tych nauczeń. I w tym czasie modliłam się, czytałam Pismo Święte i jakby legł w tym czasie w ogóle legł w gruzach cała religia, w którą wierzyłam, w której chodziłam, w sensie mam na myśli Kościół katolicki. Jakby uwierzyłam w zamianę Jezusa na krzyżu, że Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, tak naprawdę to poczułam. I że w Jezusie jest uzdrowienie, tak? I że trzeba to po prostu uwierzyć, przyjąć to. Pamiętam... i potem jeszcze oglądałam też na YouTube Byłem gangsterem z Arturem. I tak sobie pomyślałam, też tam była Agata i mówię, że to wspaniali ludzie, tak? Że chciałabym ich poznać. Tak sobie pomyślałam, że to są ludzie dla mnie, którzy oddali naprawdę życie Jezusowi, którzy żyją dla Boga. Tak sobie pomyślałam w tamtym czasie. I później też słuchaliśmy różnych nauczań Artura. I pamiętam to jak dzisiaj, bo to było 19 grudnia zeszłego roku. Moja córka w jakiejś tam swojej frustracji popchnęła mnie i upadłam wtedy na ścianę, bardzo mocno się uderzyłam. Powiedziałam wtedy, że to już jest dosyć i że muszę coś z tym zrobić. Pamiętam, że poszłam wtedy do komputera, spisałam numery telefonów do Artura i do Agaty. Wyszłam wtedy na dół, było bardzo zimno i dzwoniłam do Artura, Artur ja cały czas miał zajęte, później dzwoniłam do Agaty, nie odbierała i tak byłam ze 45 minut i dzwoniłam kilka razy, to się nie udawało i w końcu mówię, dobra, idę już do domu. Przyszłam do domu i mówię, nie, no to tak nie może być, tak muszę się do niego dodzwonić i napisałam SMS-a. Po jakimś czasie zadzwonił do mnie po rozmowie powiedział, że nam pomoże, że mamy przyjechać, podał konkretną datę. I jakby w tej nadziei do tego 8 stycznia żyłam, chociaż już wtedy, słuchając różnych nauczeń, zaczęliśmy też ogłaszać słowo i zdrowie Dominiki. I faktycznie przyjechaliśmy 8 stycznia tutaj. Modliliśmy się nad Dominiką i faktycznie i Dominika, i ja, i Tomek, też Alex przyjęliśmy w ogóle zdrowie, przyjęliśmy to, że Dominika jest zdrowa. I od tego czasu zmieniło się naprawdę wiele rzeczy, ale też dzieci nasze i my ogłaszamy słowo, ustanawiamy różne rzeczy. I ja też zmieniam w ogóle swoje toki myślowe na wiele rzeczy. Czytam Pismo Święte, też pytam Ducha Świętego, proszę o pomoc. Wydarzyło się naprawdę wiele, wiele rzeczy. Chociażby to, że czytając któregoś dnia
to Pismo Święte, prosiłam Boga właśnie, żebym powiedział, co w tym słowie jest do mnie. Czytałam kilka kartek i nagle przystanęłam na wersecie, gdzie jest napisane o obżarstwie. Ja pytam Boga, w ogóle to jest do mnie? No, że tak, że do mnie. A ja w ogóle zaczęłam to zaprzeczać, że nie, to niemożliwe. Tam wymieniałam, dlaczego tak się dzieje i tak dalej. Ale tak było. I jakby Bóg pokazał mi, że przez te wszystkie lata, gdzie próbowałam jakoś tam się odchudzać, czy jakieś diety mieć, to nigdy tej sfery jeszcze nie oddałam Bogu. I wtedy właśnie spokutowałam z tego, w ogóle wyrzekłam się tego i faktycznie to było około 2 czy 3 tygodni temu. I od tej pory coś się zmieniło w moim życiu, które myślę. Już jakby zaczynam też inaczej myśleć na temat jedzenia. Już tak nie jem wieczorem, jak już wiem, że to też jest, że to nie jest jakby dobre i w ogóle nawet nie czuję chęci, żebym po prostu jadła, tak? Jakby no zaczęłam się zmieniać po prostu swoje myślenie na ten temat, z czego oczywiście bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję Bogu za to, że tak mi to jakby powiedział w dość drastyczny sposób, że tak powiem, bo trochę się jakby tym przejęłam, że tak, znaczy chociaż, znaczy nigdy się tego nie przyznałam, tak naprawdę sama przed sobą. Także takie wspaniałe rzeczy się działo, też wiele innych rzeczy, też 2 tygodnie temu na uwielbieniu, bo co jakiś czas powracała mi rwa pluszowa i w pewnym momencie poczułam ogromny ból tutaj nogi lewej i w pierwszej chwili to w ogóle chciałam jakby mówić diabłu, żeby odszedł, bo mi przeszkadzał w uwielbieniu, ale jakby ta myśl, odsunęłam tą myśl i za chwilę znowu taki ogromny ból, że po prostu ledwo stałam i wtedy mówię, Boże, w ogóle co się dzieje? I po prostu słyszę takie pytanie, kiedy czuję taki ból? No, że wtedy, kiedy mam rwę pluszową i wtedy Bóg mówi, że teraz uzdrawiam twoją nogę, tą rwę pluszową, tak? I po prostu czułam, że jakby stąd przez palce mi wszystko wychodzi, ten cały ból. Także naprawdę wiele jeszcze mogłam tutaj też mówić, ale naprawdę poznałam Jezusa, żywego Boga i wielkie rzeczy, wielkie zmiany się działy w moim życiu, w życiu mojej rodziny. I dziękuję bardzo. Wiecie, już powiedziałam, że albo jest spotkanie Jezusa, albo go po prostu nie ma. Ja pamiętam, kiedy ja miałam taki przywilej chrzcić się w kościele świątkowym w Warszawie, w takim dużym kościele, no i musiałam złożyć świadectwo przed Radą Starszych. I przede mną składała świadectwo dziewczyna, która na tamten czas pracowała przy już nieżyjącym naszym prezydencie Lechu Kaczyńskim. Tak posłuchała mojego świadectwa, posłuchała takiej jeszcze drugiej Agaty świadectwa. I ja patrzę, a ona się wycofuje i wychodzi. A ten pastor do niej mówi, a gdzie ty uciekasz? Ona, ja chyba nie mam świadectwa. Wiecie, on do niej w ogóle mówi, chodź tutaj, w ogóle mniej dałaś się zmiażdżyć w diabłu. Po prostu byłaś mądrzejsza. Rozumiecie, nie ma lepszych, albo gorszych świadectw. Świadectwo jest albo się spotkałeś z Jezusem, albo z Nim się nie spotkałeś.